Dzwonię z wodą. Ale ciszej. Ciszej, no. Tak mi się wydaje, że ciszej. Ale się cieszę. Super, super. Ja nawet nie zwróciłam uwagi, kiedy ona zaczęła dzwonić. To tak po chwili, tak coś tak rytmicznie. Się cieszę. Ale dzwonią ciszej, nie? Dzwonią ciszej. Czas na kartkę z kalendarza na 3 sierpnia, jest to sobota, 216 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem, Kamelia oraz Augustyn, Cyra, Dalmacjusz, Dalmacy, Eufroniusz, Marana, Miłosław, Nikodema, Piotr, Symeon i Szczepan. I wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święta to Międzynarodowy Dzień Alopecji, Międzynarodowy Dzień Cabrio, Światowy Dzień Musztardy i Dzień Arbuza. Przysłowia. Jak na Piotra posuszy, lato jesień przesuszy. Pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. No to zobaczymy. Słońce w znaku lwa, świt o 4.18, wschód 4.59, zachód 20.24 i zmierzch 21.05. Księżyc na przełomie znaków raka i lwa. Wschód o 3.12, zachód o 20.34. Cytat dnia. To tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest nie kochać. I to powiedział Albert Camus. A w kartce z kalendarza biodynamicznego... Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. To mamy tak. Ogólnie korzystny czas, okres siania, sadzenia i sadzenia. Niektóre rośliny mają szczególne dni. I tak do 13 godziny. To jest czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być liść lub łodyga. A po 13, to których plonem ma być owoc lub nasiona. Teraz korzystny czas na zbieranie i mrożenie owoców i nie stosuj nawozów sztucznych, może wystąpić ryzyko wysuszenia lub spalenia roślin. Jeśli chodzi o dom i ogród, zobaczymy, czy jest tu coś nowego. Tak, w dom i ogród mamy dobry czas na mycie okien, na szybach nie pozostaną smugi, odpowiedni czas na dłuższe wietrzenie mieszkania. I pranie i sprzątanie nie wymaga tyle wysiłku. No nie wiem, czy tak nie wymaga, no ale tak to napisali. A zdrowie i uroda. To mamy pielęgnacja skóry i depilacja. Dobra pora na zabiegi kosmetyczne, szczególnie korzystny czas do mycia włosów. Dobry czas na skuteczne odchudzanie i oczyszczanie. Ogólnie korzystny czas na operacje i zabiegi medyczne. I szczególnie korzystny czas na obcinanie końcówek i zaraz wam powiem, farbowanie chyba włosów. Dobry moment na strzyżenie niemowląt. Także to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza. No i zapraszam na dalszą część vloga. No, tam ktoś się znowu denerwuje. O.
I witam Was serdecznie z kawusią na balkonie. Oczywiście jeszcze mały figiel byłoby jeszcze przy dźwiękach dzwonu. No jak słyszeliście, u nas dzwony już dzisiaj zabiły po takiej długiej przerwie. Nie wiem, czy to jest, czy to była tylko próba, czy po prostu już będą biły, ale wydaje się, że są wyciszone i jakby robili próbę, to by chyba jakoś w ciągu dnia robili, a nie rano przed mszą poranną. Także miejmy nadzieję, że to już będą, już wróciły do nas dzwony. Będziemy wiedzieli za pół godziny, czy będą, czy to już jest norma, czy nie. W każdym razie my się już z Wiki cieszymy. No. No, już sobie usiadłam tutaj. Kawusia oczywiście jest. Klusia też. Miałam zrobić coś z tą cebulą, ale nie zrobiłam. No, ale nie ucieknie. Zrobię. No. O, już tutaj ktoś wskakuje. Już tutaj jest. Mój mały żabel kochany. No. Także dzisiaj mamy 18 stopni. Ranek taki pochmurny. Jak się okazuje, ma padać rano. No, nie wiem, czy padało w nocy, czy nie. Cały czas, jak wcześniej patrzyłam na prognozy, to miało być czwartek, piątek, coraz cieplej, 30 stopni. No i sobie myślałam, no pójdę dzisiaj te okna myć, resztę tych okien. Tu najwyżej, jak będzie taki upał, to ściągnę żaluzję. A teraz się okazuje, że ściągnę żaluzję, żeby mi ich nie zachlapało, jak będę myła. Nie wiem, może tak nie będzie tak źle, bo jak tak patrzyłam w prognozie, to gdzieś koło 10-11 ma się wypogodzić. To miejmy nadzieję, że będzie, po prostu uda mi się fajnie to zrobić. Nie jest tak gorąco, nie ma być te 30 stopni, tylko chyba 26. Chyba, że przez noc się znowu coś zmieniło, bo jeszcze nie zaglądałam dzisiaj na pogodę. No, także może tej cebuli niekoniecznie musicie oglądać, nie? No, także ten powinno się dobrze robić. Nie będzie mi świeciło słońce, to się też inaczej myje. A potem jak słonko zaświeci, jak już będę wychodziła, żeby mi się przyjemnie zrobiło, jak będę musiała jakieś zakupy zrobić. Dzisiaj chyba po ziemniaki będę musiała skoczyć i po jakieś jajka znowu, jak zwykle, nie? No. Także tak, cieszę się, że te dzwony zabiły. Jakaś taka normalność zaczyna wracać. Mam nadzieję, że to nie jest tylko próba, tylko że to jest po prostu, że one są, bo wydaje się, że one tak jakoś ciszej, z mniejszym impetem biły. To może rzeczywiście udało się je wyciszyć i będzie dobrze. Na pochybę tym, co im to przeszkadza. No. I tak będą biły, i tak będą biły nasze dzwony. I tak mam nadzieję. To się dopiero okaże. Za pół godziny i następne, czy będzie słychać dzwon. No. Także taką nowinkę mamy, radosną rano. Ja wiem, że dla niektórych bicie dzwonów to żadna nowinka, ale dla katolików takich naprawdę wierzących, a nie tylko takich kościółkowych, jak się to mówi, że tylko idzie do kościółka, żeby tak, żeby go ludzie widzieli. Może nawet nie, żeby ludzie widzieli, bo ci ludzie, tacy ludzie to często nawet nie robią tego, żeby ludzie ich widzieli. Im się wydaje po prostu, że jak chodzą do kościółka i odklepią wszystkie modlitwy, no to już są naprawdę bardzo wierzący. I nie mówię, że ja jestem jakaś, nie wiem, hiper, super i tak dalej, ale myślę, że to jest troszeczkę inaczej. Coś coś ciężkiego jedzie. No. Ale w ogóle dla katolików właśnie jednak te dzwony coś znaczą. To nie jest przeżytek, jak niektórzy pisali na Facebooku u nas, w dzielnicy, że to jest przeżytek, że dzwony, że każdy ma zegarek, to może sobie według zegarka i tak dalej. No, to by powiedzieliby tym muzułmanom, że nie ma tam grać czy śpiewać, tam chyba na tym z tego meczetu tam co ileś śpiewa ktoś, nie? Tak dokładnie nie wiem, ale Zbyszek mi opowiadał, jak był na Półwyspie Arabskim właśnie, że co chwilę i oni rozkładają swoje, gdzie stoją, rozkładają swoje te dywaniki i się modlą. No. No i każdy ma inną wiarę i tak byle nie robi drugiemu krzywdy. No.
tak myślę, że tak powinno być i nikomu nie powinno przeszkadzać takie dzwony. Jeśli rzeczywiście przekraczały normy, no to jak już to było zgłoszone, no to wiadomo, że nie można było tego puścić tak, no bo jednak przepisy jakieś po coś obowiązują. Jak to obniżyli, nie będą przekraczały norm, a wydaje się, że naprawdę dzisiaj ciszej biły, to niech biją. No. I tak się znowu powymądrzałam tutaj rano, nie? Znowu będzie, że się Gabrysia wymądrza i tak dalej. Niektórzy tak pewnie sobie pomyślą. No i wasze prawo. Sobie tak możecie pomyśleć. Ja pewnie bym sobie też tak pomyślała, jakbym takie rzeczy słuchała rano. Przy kawce. Dobra, teraz ja się będę musiała spinać, bo muszę wypić tą kawę. Przez przypadek sobie zamiast dorobić do tej kawy tutaj, do tej XXL, jak sobie zawsze robię w tym kubku, i podwójne espresso, bo można zrobić poczwórne, ale po co mi tyle, aż nie zdążę wypić. No jednak to też nie będę miała wypić, bo sobie źle widziałam z tej radości i sobie zrobiłam po prostu jeszcze dodatkową kawę. No. No, taką normalną. Nie XX, tylko taką normalną kofi. No i mam pełny kubek. Pełną filiżankę. I teraz będę musiała to wypić, zanim pójdę. No, Klusia już się znowu tutaj rozgościła, ogląda sobie. Tak, dobra, to ja na razie na tym zakończę, żeby wam tutaj nie przynudzać. W każdym razie hit dnia, dzwony biją. Ale wiecie, to tak jest, jak ktoś umrze, to przecież tutaj co chwilę ktoś umiera, bo tutaj dzielnica też jest starsza, część dzielnicy. Te bloki też już jednak stoją ileś lat i ludzie się tam wprowadzali 30-40 lat temu. No to jest dużo tych pierwszych mieszkańców z tych bloków. To jest młode osiedle tutaj. No to też już zaczynają umierać, nie? Tak jak na tysiącleciu. No. I teraz sobie wyobraźcie, że jest pogrzeb waszej mamy, taty, kogoś bliskiego. I tak cicho, po cichu się wychodzi z kościoła, bez bicia dzwonów. Zawsze te dzwony biją i w ciągu dnia jak biją, to aha, pogrzebicie. No. Tak jak proboszcz mówił, że jak to sobie wyobrazić, żeby wyprowadzać, żeby na pogrzebie to już ten ostatni raz nie zabić dzwonami dla tej osoby, nie? Wiadomo, że to... No każdy to inaczej odczuwa, no ale rodzina też to inaczej odczuwa, nie? Na tym pogrzebie, no. Także albo jest ślub i wychodzi młoda para i zawsze biją dzwony i młoda para wychodzi z kościoła już, a tutaj cisza. Możecie sobie dzwoneczkiem podzwonić, nie? No, mam nadzieję, że wszystko znowu wróci do normy, tak jak powinno być. No i jestem już po pracy, jestem z Krusią na spacerku i jak byłam w pracy, to cały czas padało. No w pracy mówię, no byłam, to okna myć. To cały czas siąpił deszcz, padał. Nie było jakieś ulewy, ale tak fajnie równomiernie padało. Niebo takie całe było zasnute. A teraz, proszę bardzo, ale od razu się czuję temperaturę, bo pokazuje 21 stopni temperatura, ale to słońce jest teraz takie za tym i to się tak wydaje, jakby było dużo, dużo więcej, taki gorąc jest. No i zacznie wszystko parować za chwilę, jak to słońce przypiecze, no i wiecie. Tu jeszcze widać, że są kropelki na tych roślinkach, jeszcze jest mokre. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, piękna łąka się znowu zrobiła. Aż strach pomyśleć, kiedy to przyjdą zciąć. Chodnik się, dziwię się, że on jest taki suchy, bo jeszcze niedawno padał deszcz. Już musiał odparować, tam jeszcze asfalt, to widzę, jeszcze są kałuże, jeszcze jest mokry dalej. No a Klusia sobie niucha, bo przedtem przed nią szedł piesek taki mały, biały. I ona teraz pewnie niucha te wszystkie miejsca. Nie, zostaw te wszystkie miejsca, co tamten posiusiał, nie? No ale pięknie znowu się tutaj te bławatki, te żółte kwiatuszki, osty i wszystko inne.
pięknie to wygląda. Ja lubię, jak jest taki fiolet, fioletowe kwiatki, bo tak normalnie na ogródku to fioletowych jest mało. Są albo czerwone, albo różowe, albo żółte, pomarańczowe. A tutaj teraz są i fioletowe, dużo fioletowych jest. No. No i dzisiaj znowu haul zakupowy. Byłam w Lidlu na targu i to wszystko. I kupiłam dymkę, bo już u mnie nie ma cebulki. Muszę sobie posadzić, żeby mi znowu rosła, ale dymka, my lubimy dymkę, więc jest dymka. No, dymka do wszystkiego jest dobra, nie? Dzisiaj kupiłam sałatę lodową do obiadu na dzisiaj, bo mam jeszcze ten gulasz od wczoraj, bo wczoraj było go więcej. Na dwa dni zrobiłam, także będzie sałatka z lodowej sałaty, surówka. Jedną taką wielką pietruchę wzięłam, bo tam mam jakieś jarzyny jeszcze w lodówce, narosu. Tyle, że nie dostałam dzisiaj z tego, z indyka rosołowego, jutro będę musiała popatrzeć. No ale pietruszkę już wzięłam, cebulę też, bo ja tutaj nie mam cebuli, tylko mam te maleńkie cebulki na balkonie, a jednak cebula jest potrzebna i powiem Wam, że jak dzisiaj zobaczyłam cenę cebuli, to mnie szokło. Ta kosztowała 4,40 czy 4,50 kg, żółta, no taka sobie nie za duża, ale była tam biała, nie, była cebula żółta, ale obrana i ona kosztowała prawie 8 zł za kilogram. Cebula, co kiedyś to wiecie, no jabłka jak były po 8, och, jak były po 4 zł, to się wydawało, że jabłka drogie, że cebula tam złote z czymś, a teraz no, no ale co zrobić? To mamy tutaj cebulę, mamy parówki, bo coś ostatnio Wiki o parówki pytała, Zbyszek zresztą też, a w Lidlu były takie promocje, że po 3 zł, 3 z groszem, jedna paczka, no, i można wziąć ile tam się chce, no to wziąłam 3 paczki, no, 3 paczki, to jest 94% mięsa, i to jest szynki wieprzowej premium, no to mam nadzieję, że dobre, a tutaj jeszcze takie same, tylko że, bo to wieprzowe, nie? A tu wzięłam dużą tą, bo ten kupon był, też troszkę mniej zapłaciłam, ale w sumie tamte się bardziej opłacają, no i wzięłam też tą dużą paczkę, także parówek troszeczkę teraz mamy, ciekawe jak szybko się z tym uporają. Mam tutaj też paprykę ostrą, bo już nie było w domu. Cukry wanilinowe, na razie wzięłam dwa. Oj, papryka słodka i ostra, bo już tych przypraw w domu coś tak mi się zaczęło wykańczać. Wzięłam znowu kokos, bo już w domu nie było, bo ostatnio zużyłam. I znowu jest mąka migdałowa, jest w tej samej cenie co była. I jest ta sama waga, bo mi tu Agusia pisała, że u nich też jak była przerwa, że nie było mąki, to potem wróciła, ale mniejsza, cena ta sama była, ale mniejsza waga. Tu jest na razie ta sama waga, także no, więc wzięłam, bo tam też już mam takie resztki, no to wzięłam. Chleb od piekarza naszego. Fasolkę na targu kupiłam, na hali właściwie targowej, 12,90 za kilogram. To będzie na jutro do obiadu. Tutaj mam 30 jajek. No bo ja tam mam niecałe 10, ale jak będę coś piekła czy coś, to wzięłam, tym bardziej, że one dzisiaj były w takiej bardzo niskiej cenie. Więc wzięłam od razu 30. Na hali wzięłam dwie doliny noteci, może to znowu będzie jadła, bo kiedyś ona zaczynała od tego, że jadła dolinę noteci, Klusia, a potem się tak rozbestwiła, nie? No. I wzięłam jej bogata w dorsza z brokułami, a tutaj wołowinna karma, jaka? No, porcjowa. Nie umiem przeczytać, bo to się błyszczy i małe.
No, w każdym razie tu jest wołowina, a tu jest dorsz i brokuły. Także mam nadzieję, że przypadną mi do gustu znowu, bo jak pojedziemy na wakacje, to ja nie będę ciągle gotowała mięska. Tylko chcę właśnie pokupować albo saszetki, albo puszki. No. Tak chcę ją przygotować, bo to, co ja kupiłam w tym Lidlu, w ogóle. Przyszła do tej miski, poniuchała, z takim wyrzutem popatrzyła na mnie, prychła i poszła. Jak Zbyszek był w kuchni, to ona to samo zrobiła, Zbyszek mówił. Przyszła, popatrzyła z wyrzutem na niego, parę kulek zjadła i poszła. Widocznie tamta karma nie jest zbyt dobra. Ona nie była droga, ona była tania, ale jednak jej to nie podchodziło, więc no nie będę jej zmuszać. Mam jeszcze pół tej puszeczki w lodówce, ale jak ona nawet nie ruszyła tego, ona tylko podchodziła i poszła, no to co jej będę? Jak ktoś by mi tak dawał coś, co mi śmierdzi, no to wiadomo, że bym tego nie jadła, nie? No ale to, wiem, że to jest dobra karma Dolina Noteci. Ten Gold Select, który ja kupowałam cały czas, też jest dobra karma. Bo Pedigree to jest przereklamowane, to wcale podobno nie jest dobrą karmą. Także tam tego się wystrzegam, nie? No ale wzięłam jej to. A tutaj mam znowu ziemniaki. Te małe ziemniaki. Złoty z czymś. One już nie są takie małe, bo już nie są takie malutkie te ziemniaki, ale te są takie fajne, okrągłe i one mi się będą fajnie w tej maszynce skrobały. I mam ich tutaj prawie 5 kilo. Ale będzie spokój na cały tydzień. No, zaraz je przesypię sobie do wiadra, bo ja tak lubię mieć je z tego worka wyciągnięte i wiaderku. One już teraz nie są takie mokre, jak to były kiedyś, na początku jakby takie mokre, nie? Już nie są takie mokre i już się tak szybko nie psują, ale wolę je i tak wsypać sobie do wiadra luzem. Najlepiej byłby koszyk taki, nie? No ale nie mam takiego kosza. No i tam sobie oddychają. Nie są takie, nie, się nie zaparzą, nie? No. Także ja teraz przyszłam od hortensji na zakupach, potem z piesem. No i teraz zrobiłam haul. Dużo nie ma tego chowania, bo tego nie ma dużo. Mało jest, tylko ciężkie było, bo te ziemniaki są ciężkie. Zrobiłam haul, no i od razu będę stawiała ziemniaki, bo niedługo będę jechała po wiki znowu. To postawię już te ziemniaki, tu mam ten gulasz, no i co? I sałatkę zrobię. I w sumie to ja chyba poczekam z tym jedzeniem na nich, no bo rano zjadłam 4 jajka i nic poza tym. No bo nie chciałam tam się najadać, tak, bo to nie ta pora, no ale i tak już zjadłam przed 9. No i teraz sobie myślę, no może sobie paróweczkę jedną taką cienką zjem, a z tym jedzeniem poczekam, no bo tak wiecie, tu nastawię, tutaj się obrócę 2 razy, usiądę na chwilkę i będę jechała po wiki, także nawet sobie kawy teraz nie będę robiła. Zresztą piłam już drugą kawę tam. Także nie wiem, czy ja chcę jeszcze kawę, czy może sobie jakieś ziółka zrobię. Ostatnio wpadłam na pomysł, żeby właśnie z tej nie noteci. Wiecie, kurczę, herbatkę. To, co teraz tak na żółto będzie kwitło wszędzie. Teraz mi się to z notecią kojarzy, ale nie. No, w każdym razie z tego sobie zrobię herbatkę, bo przeczytałam ostatnio, znowu sobie odświeżyłam wiadomości i przeczytałam, że herbatka tak pić przez jakiś czas, nie wiem, 2 tygodnie czy 3, codziennie szklankę takiej herbatki, to dobrze wpływa na oczyszczenie organizmu z różnych toksyn. Toksyny usuwa z organizmu, tak że mnie się to przyda, bo ostatnio dosyć dużo tabletek brałam przeciwbólowych, no to by mi się to przydało, bo to i na wątrobę, i na żołądek tam dobrze wpływa. No także jak ja wam pokażę co. Kurczę, w wazonie mam te żółte, ale teraz jak na siłę to nie umiem sobie przypomnieć. Tu mam już suszone.
To jest ostatni kwiat, jaki kwitnie aż do mrozów. Teraz sobie nie przypomnę, pewnie wam napiszę. Bo to tak jest, jak na siłę się chce, to nie ten. Nie idzie sobie, nie można sobie tak przypomnieć. W każdym razie chyba sobie tą herbatkę zrobię, ona taka gorzkawa jest. Ale ja lubię takie gorzkawe herbatki. Wczoraj sobie troszeczkę chyba za mocną zrobiłam. Na początek tak mi się wydawało, a potem była ok. Ja się już troszkę odzwyczaiłam od tych ziół. A jednak czasami dobrze jest popijać. To a ja nie biorę żadnych leków tam na serce, czy na coś, czy na cukrzycę, czy jakiekolwiek. Także to nie mam z czym, wiecie, bo wchodzić w reakcję, bo wiem, że nie zawsze można zioła brać, jak się bierze jakieś leki, to trzeba ostrożnie z ziołami, bo mogą w interakcję jakąś wchodzić, mogą się wzajemnie jakoś tam, wiecie, wykluczać czy coś, także to trzeba uważać, ale jak ja nie biorę żadnych, tylko te przeciwbólowe brałam dzisiaj nie odpukać, to sobie właśnie zrobię tą herbatkę. No, także się nie mam co za bardzo, no 15 po czwartej jest, to jeszcze chwilę i lecę. Zadzieram kiecę i lecę, tylko że jestem w krótkich spodenkach. No, dobra, zadowolona jestem, bym musiała sobie iść i usiąść, nie? Ale to jak z herbatkę sobie zrobię, to może sobie usiądę jeszcze, nie wiem, zobaczę. Później się i tak będę jeszcze chciała nagrać, może nie tyle na balkonie może na zakończenie, może w pokoju jeszcze. No bo dzisiaj krótki ten vlog się wydaje, dlatego że chyba, że dużo pogadam. No bo nie było co pokazywać. Nie byłam na spacerku, tam jak myłam okna, to nie było co pokazywać. Deszcz padał cały czas, miało do 10 popadać, a padało chyba do w pół do drugiej. Jak wychodziłam, to już nie pada. Nie, jeszcze miałam samochodem jak jechałam, to jeszcze miałam. Jeszcze mi tam coś leciało na tą szybę, ale potem nagle już nawet nie wiem kiedy i przestało. No i przeszły te chmury i teraz wyszło słońce i znowu mi jest gorąco. A jak byłam u tej hortensji, to mi było tak gorąco, tak parno bardzo, wiecie? Strasznie parne, ciągle cała mokra byłam i w pewnym momencie mi się zaczęło kręcić w głowie. A ja na tą drabinę wchodziłam. Wiecie co, czekajcie, bo nie będę w tej kuchni. No, usiadłam sobie. Tak, mam chwilę odpoczynku i zaraz będę leciała dalej. Teraz tu siedziałam jak moja mama. Parno tam było. Aha, o tym mówiłam, że mi się zakręciło w głowie. Wiecie co, no troszkę się wystraszyłam, dlatego że ja na tą drabinę wchodziłam i tak nie mogłam za bardzo głową, wiecie, a jak miecie okno takie tarasowe od góry do wieczora, do dołu, no to trzeba się schylać przecież, nie? I mi zaczęło wszystko tak jeździć. Troszkę się przestraszyłam. Parę razy ujechałam. Raz o mało nie spadłam z tej drabiny. Nie wiem, co to dzisiaj taki dzień, ale tak sobie pomyślałam, Gabrysia, uważaj. Dzisiaj masz felerny dzień. Uważaj, powoli. I potem już sobie, wiecie, jak z tą ściągaczką ostatnio myję te okno, to potem ściągaczką ściągam, a ze ściągaczki leci, a tam na dole kafle na błysk, marmur jakiś taki tam jest, no bo to są takie kafelki, kamień, to nie jest jakieś tam kafelki takie, tylko jakiś marmur czy coś tam, nie wiem, no i to na taki błysk, że to jak tam woda przyjdzie na to człowiek jedzie. I by się wydawało, że miałam gumowe te kroksy, ale one mi się ślizgały. Parę razy tam ujechałam i już potem, wiecie, chodziłam jak po lodowisku. Przecież nie pierwszy raz tam okna myłam. Ja tam już chodzę do tej hortensji 20 lat. No, 20 lat chodzę do hortensji. To znam ten dom już na wylot. I dzisiaj miałam pierwszy raz takie, że gdzieś tam z drabiny o mało co nie spadłam, jeden ten szczebelek za wcześnie zeszłam, gdzieś mi się tam leciało, no troszkę się wystraszyłam, no ale tak stwierdziłam, że to pewnie z tej pogody, bo to ta pogoda taka i parno i w ogóle, no ale potem mi przeszło, sobie myślałam, dobra, powoli, byle zrobić te swoje, to co mam do zrobienia, nie?
A jeszcze Hortensia mi mówiła, pani Gabrysiu, pani dzisiaj nie zdąży tego wszystkiego zrobić. Kiedyś, te 20 lat temu, jak tam chodziłam, to ten cały dom zrobiłam w jeden dzień. Okna wszystkie. No byłam trochę zmęczona. Teraz, no to ja tak sobie go biorę na dwa razy, nie? I ja bym dzisiaj zrobiła go cały, jakby mi się tak nie zawracało, bo troszkę tak niepewnie się czułam. No i padał deszcz, a tamte okno panoramiczne się robi z dworu, bo jego się nie otwiera. Zrobiłam tylko od środka, bo jak tam myję, no to też i wszystkie te żaluzje, te zewnętrzne, co są, to od środka i od zewnątrz myję. No u góry od zewnątrz nie, bo nie ma jak, nie? No to jak otworzę okno, spuszczę je, no to umyję je od środka, no a od zewnątrz nie. Ale te na dole to trzeba też od zewnątrz umyć, no bo tam się sięgnie z drabiny. No. I ona mi cały czas, no nie da rady pani dzisiaj, nie, niech pani powolutku sobie robi, a ja nie mówiłam, że się gorzej czuję. Niech pani powolutku robi, najwyżej przyjdzie pani jeszcze raz. Ja sobie myślę, okej. No bo kiedyś chodziłam tam dwa razy w tygodniu. Potem było, wtedy co byli, no to tak jak przyjeżdżali raz w miesiącu, no to dwa razy byłam, nie? Dwa, czasami jak były okna, to trzy razy. No to troszeczkę sobie zarobiłam, to trzeba powiedzieć. A teraz, no to tak już coraz rzadziej, tam raz na 6 tygodni, jak jest sam ten syn od niej. Teraz w lecie ona też jest, no to ona też sobie sama sprząta przecież. Kiedyś to, jak była młodsza, to nie, to ja przychodziłam sprzątać, a teraz sama sobie sprząta. No ale okna już nie daje rady, bo jednak ona już jest po 70 i to nie, wiek nie jest tutaj taką znowu barierą, tylko że ona ostatnio zaczęła się gorzej czuć, dużo chorowała, z płucami miała problemy, także jest taka osłabiona bardzo, nie? No. Ona lubi w ogródku robić, ale, a nie w mieszkaniu. No. No i ona mi mówi, że ja nie dam rady. A ja tak się nastawiłam, że ja to dzisiaj zrobię, nie? Ale sobie myślę, nie dam rady, dobra, to nie dam rady, nie? Co się będę spieszyć, jak mogę przyjść jeszcze raz? No. I jak ona tak, bo ona mi kilka razy z takim naciskiem, że nie dam rady dzisiaj tego wszystkiego zrobić, no to dobra, to robiłam troszkę wolniej, ale przy okazji, no wiadomo, że jak się okna umyje, to trzeba też i na chlapie się, to trzeba też i na podłogę zrobić też, nie? No, także jeszcze idę w przyszłym tygodniu, ale to już tak naprawdę lajtowo będzie, bo to okno z zewnątrz jedno i żaluzje, te panoramiczne, no i te żaluzje z tego, z tych mniejszych okien z zewnątrz, bo wtedy już znowu zaczął deszcz mocniej padać, to już tego nie myłam z zewnątrz. Ale te duże, te balkonowe, te tarasowe, tam są 4 takie wielkie, szerokie bardzo te okna. Nie wiem, ile one mają, 90 czy ile każde, to są 4 takie. No to te żaluzje zrobiłam, bo akurat była dziura, co nie padało. No taka chwila, że nie padało, no to je zrobiłam z zewnątrz, nie? Także z oknami dużo nie mam już do roboty, no ale potem wiecie, w takim domu zawsze się coś znajdzie do roboty. Także mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym tygodniu pójdę, a potem już nie, no bo potem ona też wyjeżdża, to potem on, ten syn, to on sobie też sam troszeczkę sprząta, tylko chce tak raz na 6 tygodni, żebym dom cały z góry na dół zrobiła, bo on na dole, to on tylko do kuchni chodzi, no i musi przejść, nie? A wszystko, jego czynności się odbywają u góry, więc pozamyka to, co nie jest mu potrzebne i wiecie, i nie musi tam sprzątać, nie? A tylko sprząta to, co on nabrudzi po prostu. Teraz narzekał, że jak był sam, to miał czysto, nikt mu nie chodził, paprochy się nie walały, no ale paprochy teraz z okna lecą, dzisiaj nie, bo dzisiaj padało, to nie, ale tak jak te sosny, takie gwiazdeczki lecą, wszędzie tego pełno jest. I właśnie ona mi mówiła, że no ona w sobotę posprzątała wszystko dokładnie, w zeszłą sobotę, umyła, poodkurzała, wszystko fajnie, a w niedzielę jak okna otwarła, miała pełno tych gwiazdeczek wszędzie.
No i to jest właśnie, to jest lato, to jak się okno otworzy, to wszystko leci, nie? No, dobra, znowu jest gorąco. Już tak było fajnie, znowu jest gorąco, tak parno, teraz to wszystko paruje i jest gorąco, ale słońce świeci, jest jakoś tak przyjemnie, nie robi się tak już jesiennie, bo tak jak tak pochmurno, to tak się wydawało jesiennie, nie? Te dzwony chyba o 4 teraz dzwoniły, ale bardzo po cichu dzwonią. No i przedtem to one wygrywały melodyjkę, a teraz melodyjki już nie wygrywają na razie. Jestem ciekawa, jak o 9 na wieczór. O, mój groźny pies się odezwał. Czy będą grały tą melodyjkę, czy nie, bo one tak grają, że tam u Wiki w pokoju nie słychać. A ja dzisiaj rano tam idę sobie robić kawę, nie, i nagle słyszę dzwony. No. Ucieszyliśmy się. Ale one biły, dzwoniły na mszę. No. O 3 to nie wiem, bo tam na domku to jest jednak troszkę oddalone, to tam już nie dochodziło. Jak Wiki w tamtym pokoju ledwo słyszała dzwony, jak się jej ten, bo ona myślała, że to może ze starej dzielnicy dzwonią. Ale nie, no to wiecie, jak one po cichu dzwonią, nie? Teraz to mi się wydaje za cicho zrobione, no ale dobra, niech chociaż tak dzwonią. Bo mówią, że dzwony powinny dzwonić. No, dobra, na razie kończę, bo mi się znowu bardzo gorąco zrobiło. Muszę tutaj troszeczkę ogarnąć, bo za chwilę znowu będę jechała po Wiki. A przynajmniej bym te ziemniaki już oskrobała i żeby się już gotowały, nie? No. To by było na razie, a potem się jeszcze odezwę na balkonie. Tak już myślę, że później to już na balkonie. No, przy zachodzącym słoneczku. No, trzeba korzystać jeszcze trochę, a potem przyjdzie jesień, to już się będę znowu z kuchni meldowała, ale nie muszę lampy rozstawiać, dla mnie to jest wygodniej, nie? No. Dobra, bo mi bardzo ciepło jest. Dzisiaj w ogóle tak mi jakoś, tak mi gorąco. No, i przyszedł czas na pogaduszki. No i jestem już tutaj na moim krzesełku, jak widać zresztą, z herbatką z Nawłoci. Już mi się przypomniało, Nawłoci. Tak wygląda, taki, jak miod, tak miodowo, nie? Nie smakuje miodowo, bo jest troszkę gorzkawe na pierwszy rzut. Potem to się już tej goryczki nie czuje. No, tak. My jesteśmy po jedzonku, po obiadu, kolacji. Pyszne było. Zrobiłam dzisiaj znowu sałatkę właśnie z lodowej kapusty, sałatę. Dawno nie mieliśmy tej lodowej sałaty. No dzisiaj zrobiłam. Oczywiście z oliwą, z oliwek. Nie pokazywałam wam, bo to tak szybko robiłam. Ale z oliwą, z oliwek, z cebulką zieloną, z pomidorkiem, bazylią, ale listkami bazylii, co tam się dałam, koperek, ale suszony, bo nie miałam już normalnie, chociaż tu mam koperek, ale taki jakiś mały jest. No, więc koperek, pieprz, sól, czosnek i troszkę octu. Także to było dobre to było. No i ten gulasz z tego, z mięsa, to znaczy się ze schabowych kotletów, zrobionych ze schabu po prostu. Taki gulasz był bardzo dobry. Już wczoraj jedliśmy i dzisiaj. I tam ktoś znowu z pieskiem idzie. Za chwilę może być szczekanie. No. Dzisiaj nie dawałam sobie do tego tej cukinii, bo już mi się po prostu nie chciało. A Wiki i Zbyszek mieli ziemniaczki, no i już pojedzone. To już tylko wspomnienie. No. Co chciałam powiedzieć? No byłam po Wiki, no wiem, że teraz tak nudzę, nie? Przynudzam troszeczkę, ale chciałam tylko zakończyć vloga, bo już jest dosyć długi. Będzie miał te 40 mniej więcej minut, to mi się wydaje, że starczy. Taka długość. Dla niektórych i tak jest za długie. No chodź. No tak, przeszła psinka, tak. Jasne. No. To, co jej kupiłam, tą dolinę na Włoci. Dolinę, wiecie, no teci. To na razie nie je.
A Wiki nie zjadła troszkę gulaszu, bo tam troszkę tłustego było. Słyszycie? No. I daliśmy jej to? No to ja bardzo mało solę ostatnio, przyprawda, ja nie za dużo. Każdy sobie może jakieś za mało na talerzu zrobić. No oczywiście to zjadła od razu. Ale to, co miała tam, to nie. Może to zje później. Tą dolinę, to ci dałam jej ten dorsz z brokułem. Oczywiście dałam jej na razie pół tej saszetki, bo sobie myślę, jak zmarnuję, to pół. Chociaż, wiecie, jak nie będzie chciała, no to drugi pół też nie będzie jadła, nie? No. Ale zobaczymy, może jeszcze to zje. Jeszcze się przekona, bo przecież już to jadła i zajadała się. A teraz jak spróbowała mięsa od nas, to już... To już nie chce. Ale arbuza to chciała. Arbuza, ogórek, paprykę. To lubi sobie popodjadać. Taki mały szkrab. A teraz mama, głaskaj mnie po główce, nie? Tutaj ją głaszczę po tej główce małej. Ona aż schyli ją. No. No, chyba będę kończyła, bo właściwie to... Faktem jest, że trochę jestem zmęczona. Jeszcze mnie czeka jeden spacer z Klusią. Jak byłam wcześniej, to wam pokazywałam, tak, bo się nagrywałam na spacerze, no. To weszliśmy i powiem wam, teraz jest taka temperatura, taka letnia, jak nasze polskie lato. Chociaż wcześniej, jak już szłam, to mówiłam, że tak gorąco było, bo to wszystko zaczynało parować, to słońce nagle tak wypaliło. Wiecie, to słońce jednak ma swoją moc. No i to wszystko zaczęło parować, nie? Teraz to już jest taki chłodek, taki, nie wiem, 20 stopni może jest. Tak normalnie, pewnie jak pójdę z Kluską, to sobie sweterek ubiorę, bo jednak potem to mi może być chłodno. Chociaż wczoraj, jak byliśmy z Wiki wieczorem na spacerze, to ja sobie wziąłem ten sweterek i mi było za ciepło w sweterku. A ona była na ramionkach, bluzkę miała i było jej w sam raz. Także wczoraj była taka cieplejsza noc, dzisiaj chyba taka ciepła to już nie będzie. No ale to się przynajmniej dobrze śpi, jak jest taka troszeczkę chłodniejsza. No. Także dzisiaj u nas jest 1 sierpnia, miały wyć syreny, nie wiem, tak grubo to wygląda, nie? Miały wyć syreny o godzinie W, czyli o 17, ale cisza była. Pewnie się wystraszyli, że zaś komuś będzie przeszkadzało, że za dużo decybeli. No, te dzwony też tak biją. Tak, tu je słychać, ale z drugiej strony mieszkania, to Wiki już za bardzo ich nie słyszy. No ale dobra, jak są, mi się wydaje, że teraz jest poniżej tego, co dopuszczalnego. No ale jak ma być zgodnie z prawem, niech jest zgodnie z prawem, tylko żeby tak wszyscy to prawo przestrzegali. To by było dobrze, nie? I tak, no dzisiaj jest 80. rocznica Powstania Warszawskiego. Ja to tak tylko wspominam, dlatego że nawet moi rodzice wtedy nie żyli jeszcze. Nie, żyli. Tata mój. Nie, rodzice żyli już. No tak, ale mieli parę latek. Tylko mnie dziwi, jak pokazują, bo ja tam troszkę w internecie oglądałam, bo jak pokazują tych powstańców i tak się zastanawiam, ile oni mają lat. No bo jak 80. rocznica, no to oni musieli mieć co najmniej te 14-16, bo to chyba tacy młodzi chłopcy już też szli do powstania, mi się wydaje. Już tak nie pamiętam z historii, bo ja nie lubię tego okresu historii, dlatego że dla mnie to jest bardzo straszne. Druga wojna światowa i tak dalej, to jest dla mnie straszne. Jak byłam młodsza, jak chodziłam do szkoły, to ja lubiłam czytać takie książki. To takie małe książeczki były wtedy, taka seria była o wojnie. Ale jakoś i o obozach, i mnie to jakoś podobało się czytać. Ale teraz to jakoś tak mi się porobiło, że ja stawiam siebie w tej sytuacji, jakby to było. I ja bardzo to przeżywam potem. Także ja nie lubię takich tematów, no bo człowiek sobie zdaje sprawę, że ta chwila może u nas coś być takiego. Ja nie mówię, że będzie, ja mam nadzieję, że nie będzie, ale
to jest realne. Cały czas się wydawało, że już w Europie nie będzie czegoś takiego, a jest, i to jest naprawdę taka groźba, takie realne. Ludzie powinni brać, pamiętać, przede wszystkim pamiętać o tym, co było wszystko. No, ale tak się zastanawiam, ile lat mają ci ludzie, no bo to by musieli mieć po 94-6 lat. Pewnie niektórzy tam tak mają, którzy tam przychodzą, ale ich chyba już jest tylko garstka. No bo ilu ludzi przeżywa, dożywa do takiego wieku, nie? 100, no nie 100, co ja mówię, 96, 98, jest prawie pod setkę. No to nie ma dużo takich ludzi w Polsce chyba, którzy jeszcze by na dodatek brali udział w powstaniu i przeżyli, nie? No. To mnie zastanawia. Widziałam tam dzisiaj, ale to tylko tak przewijałam, bo nie lubię. No to ten facet mi wyglądał, może na 80 to mi wyglądał, ale nie na 90 i troszkę więcej. No. Ale nie upieram się, bo na wygląd trzeba sobie zapracować, jak mówiła Kwiatkowska, nie? No, także to mnie zawsze zastanawia, nie? Już moi rodzice się zawsze, no nie, że śmiali, ale zastanawiali, że ci zbowidowcy to coraz to młodsi są, nie? No, dobra, napijemy się na Włoci, będzie nam lepiej. Powiem wam, że myślałam, że mam dużo tej na Włoci, ale jak patrzyłam po tych moich słoikach, to w żadnym słoiku nie mam na Włoci, tylko w takim worku miałam strunowym trochę tej na Włoci. Stwierdziłam, że w tym roku będę musiała naciąć sobie, jak już będzie tak w pełni kwitnienia, naciąć, nasuszyć sobie, bo nie mam. A ja to lubiłam sobie dodawać do różnych tych mieszanek, tych herbat. Był czas, że piłam codziennie, ale tylko jeden raz na dzień, wieczorem piłam te zioła. Nie piłam przez cały dzień ziół, no bez przesady, nie? No, ale ostatnio od tego odstąpiłam, piłam normalne herbaty, albo, a teraz w ogóle jak jest upał, to wodę. Ale powiem wam, że takie ziółka to się przynajmniej nie chce pić, bo to jest gorzkawe takie, to się nie chce pić przynajmniej. Tak, jak ja to wieczorem piję, no to wiecie. Także pyszne ziółka to są dobre, też gadam jak potłuczona. No. Chyba już zakończę tego vloga, żeby wam, o tutaj nie lubię, jak jest ślad ze szminki. Wiem, że niektórzy lubią ślad ze szminki na kubku, ja nie lubię, mnie to tak jakoś nie lubię. No. Także będę już kończyła. Dzień przeleciał tak jak sobie, tak jak wiecie, według moich oczekiwań. No, nie namęczyłam się za bardzo, ale mówiłam wam wcześniej, że się tam troszeczkę mi się coś zaczęło dziać, to mi się wydaje, że to było związane z wahaniem chyba ciśnień na zewnątrz, bo tak ni stąd, ni zowąd mi się tak działo, potem mi to nagle samo przeszło, nawet nie wiem kiedy, także dobra, nie? No. Jutro, nie wiem, zależy wszystko jaka będzie pogoda, bo mam chęć sobie umyć okna, ale chcę też iść na działkę. No i nie wiem, co zrobię. Zobaczę, co jutro, co mi jutro przyniesie dzień, bo jutro jest piątek, też bym musiała ogarnąć znowu piątkowo, chociaż ogarniałam środowo. Środowo? Tak. Wczoraj ogarniałam, tak, bo dzisiaj jest czwartek. No to w środę ogarniałam mieszkanie, znowu będę w piątek ogarniać, ale tutaj to ile razy by się nie ogarniało, to zawsze jest co ogarniać. Zwłaszcza jak jest małe mieszkanie, to wiecie, to jedna rzecz nie na swoim miejscu. Troszkę kurzu, ja mam czarną meblościankę. No i wiadomo, zaraz wszystko widać. No. A Klusia też robi swoje. Roznosi mi różne patyczki, nie patyczki. Stąd coś, jakiego kwiatek spadnie, to ona go zaraz na drobne i to potem wszystko jest albo pod stołem, bo tam sobie lubi podżerać, albo po prostu po mieszkaniu porozciągane. No. Ale nic, zobaczymy. Jutro się będę zastanawiała nad tym, co jutro będę robić. A teraz idziemy na jednego. Nie. Nie idziemy na jednego. Teraz
Po prostu sobie zmontuję filmik, wrzucę to tam, niech się to robi. Może jeszcze sobie troszeczkę tutaj posiedzę cały czas, tylko myślę, no to ja sobie poczytam, może sobie troszeczkę poczytam i jakoś, jak już przyjdę do pokoju, podłączę to do komputera, to potem, a dobra, to już to zrobię. A jak już chcę iść na balkon poczytać, to już jest ciemno. No. Wczoraj byłyśmy późno z kluską, koło 10, ale już ciemno było. Myślałam, że jakieś zorze będą polarne, albo jakieś gwiazdy spadające, ale nic z tego nie było. Nie wiem, gdzie te gwiazdy spadają, tutaj nie spadają. Nawet nie ma upadających gwiazd tutaj. No, także słońce zachodzi, pora kończyć vloga, żeby nie był za ciemny obraz. Także dziękuję serdecznie za ten czas poświęcony na mojego vlogusia, na oglądanie go. Serdecznie wszystkim wspierającym dziękuję i zapraszam na następny vlog, czyli jutro. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!